Prawa natury to matematyczne myśli Boga. To cytat z Euklidesa z Aleksandrii, greckiego matematyka i filozofa, który żył około 300 lat przed Chrystusem. Użyłem tego cytatu, bo Euklidesa uważa się za ojca, za ojca geometrii. Poza tym to świetny cytat. Niezależnie od tego, czy wierzycie w istnienie Boga, czy nie, jest tu mowa o podstawowych prawach natury. Prawa natury to matematyczne myśli Boga, a matematyka to podstawa wszystkich praw przyrody. Słowo geometria pochodzi z greki. Geo to po grecku ziemia, a metria to miara. Znamy przecież pojęcie system metryczny. Euklidesa uważa się za ojca geometrii nie dlatego, że jako pierwszy się nią zajmował, bo pewnie interesowała już pierwszych ludzi. Może ktoś zobaczył dwa patyki wyglądające tak, a dwa obok wyglądały tak. Zauważył, że odstęp jest większy i pomyślał, jak to opisać. Może potem spojrzał na drzewo. Spojrzał na drzewo, którego gałąź wyrastała pod takim kątem. I dostrzegał podobieństwo między tym kształtem a tym tutaj. Albo zadał sobie pytanie: Jaki jest stosunek obwodu koła do jego średnicy? Czy taki sam dla wszystkich kół? Czy to tylko przeczucie, czy najprawdziwsza prawda? W starożytnej Grecji ludzie zaczęli snuć dużo głębsze rozważania o geometrii otaczającego ich świata. Choćby wielki matematyk Pitagoras, który żył przed Euklidesem. Dlaczego więc za ojca geometrii uważa się Euklidesa? Mówi się wręcz o geometrii Euklidesowej. Było to jakieś 300 lat przed Chrystusem. Oto obraz przedstawiający Euklidesa, pędzla Rafaela Santi. Nikt nie wie, jak wyglądał Euklides, ani kiedy zmarł, więc to tylko malarska wizja przedstawiająca jego wykłady w Aleksandrii. Euklides stał się ojcem geometrii, ponieważ napisał dzieło pod tytułem Elementy. Czym były elementy? To trzynastotomowy podręcznik. Dodajmy najbardziej znany podręcznik świata. W tych 13 tomach dokonał bardzo wnikliwej, solidnej i logicznej analizy geometrii, teorii liczb i stereometrii, czyli geometrii przestrzennej. A to strona tytułowa pierwszej angielskiej wersji, pierwszego angielskiego tłumaczenia elementów, które ukazało się w 1570 roku. Oczywiście najpierw wydano je po grecku, potem we wczesnym średniowieczu przetłumaczono je na arabski. Następnie z arabskiego na łacinę i w końcu z łaciny na angielski. Powiedziałem, że Euklides był solidny. Nie mówił, mam wrażenie, że w trójkącie prostokątnym suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Niedługo omówimy to twierdzenie. Mówił: nie zadowolę się tym, że to może być prawda. Chcę udowodnić, że to prawda. Dlatego w elementach, zwłaszcza w tomie szóstym dotyczącym geometrii płaskiej, właściwie we wszystkich, ale mówimy o geometrii, zaczął od założeń podstawowych. Zaczął od założeń podstawowych. Te założenia podstawowe w języku matematyki to aksjomaty lub postulaty. Z tych aksjomatów wyprowadzał, czyli udowadniał wszystkie tezy zwane w matematyce twierdzeniami. Mówił, skoro to i to jest prawdą, to także to musi być prawdą. Tak samo udowadniał, że coś nie jest prawdą. Udowadniał fałszywość pewnych twierdzeń. Nie mówił, każdy okrąg, który widziałem, ma te cechy. Mówił, dowiodłem, że każdy. Z udowodnionych twierdzeń możemy wyprowadzać kolejne twierdzenia także z wykorzystaniem wcześniejszych aksjomatów. Niezwykłe, że nikt wcześniej tego nie zrobił, że nikt nie udowadnia twierdzeń w oparciu o całą dostępną wiedzę. I nie był to jeden czy dwa dowody. Euklides przeprowadził dowód całej, całej wielkiej gałęzi nauki. Dlatego mówiłem, że był solidny. Zbudował fundament wiedzy z tych aksjomatów, postulatów, teorii i hipotez. Teoria i hipoteza to jest to samo. Ten podręcznik był w użyciu przez prawie 2000 lat. Niewiarygodne. Uwcześni ludzie nie uznaliby za człowieka wykształconego kogoś, kto nie czytał i nie rozumiał elementów Euklidesa. Ta książka to drugi najczęściej wydawany tytuł świata zaraz po Biblii. Podręcznik matematyki ustępujący popularnością tylko Biblii. Gdy po raz pierwszy wydrukowano Biblię, zaraz potem wydano Elementy aby pokazać znaczenie tej książki w niezbyt odległej przeszłości, bo przyznacie, że w tej skali 150 czy 160 lat to niezbyt wiele, mam tu cytat z jednego z największych amerykańskich prezydentów, Abrahama Lincolna. Na tym zdjęciu widzimy go w wieku niespełna 40 lat. Był wielkim miłośnikiem elementów Euklidesa i wykorzystywał to dzieło do ćwiczenia umysłu. Podobno czytał je jeżdżąc konno, czytał je w Białym Domu. Oto, co napisał Lincoln. W trakcie studiów prawniczych wciąż napotykałem słowo wykazać. Najpierw myślałem, że je rozumiem, lecz okazało się, że tak nie jest. Spytałem siebie, co robię, gdy wykazuję więcej, niż jestem w stanie udowodnić. Czym wykazywanie różni się od udowadniania? Lincolna prześladowało słowo wykazać, zdefiniowane jako udowodnić ponad wszelką wątpliwość. To coś więcej niż czuć, że ma się rację. Sprawdziłem w słowniku Webstera, ten słownik istniał już w tych czasach, i okazało się, że to dowód pewny, nie pozostawiający wątpliwości. Lecz nie miałem pojęcia, jaki to miałby być dowód. Myślałem, że wiele rzeczy udowodniono ponad wszelką wątpliwość bez przeprowadzenia żmudnego procesu myślowego, za jaki uważałem wykazywanie. Sprawdzałem w innych słownikach, lecz nie znalazłem lepszej definicji. Równie dobrze można opisywać kolory komuś, kto nie widzi. Powiedziałem sobie, Lincoln, mówił sam do siebie. Powiedziałem sobie, Lincoln, nigdy nie zostaniesz prawnikiem, jeśli nie zrozumiesz, co znaczy wykazywać. Opuściłem Springfield i wróciłem do domu mojego ojca, gdzie zostałem dotąd, aż umiałem udowodnić wszystkie twierdzenia z sześciu ksiąg elementów Euklidesa. Pierwsze sześć książek to geometria płaska. Gdy zrozumiałem, czym jest wykazywanie, powróciłem na studia. Ten wielki amerykański mąż stanu uznał, że aby być dobrym prawnikiem, trzeba umieć udowodnić wszystkie twierdzenia z sześciu ksiąg elementów Euklidesa z pamięci, bez namysłu. Co więcej, już w Białym Domu Lincoln nadal doskonalił swój umysł, aby być lepszym prezydentem. My, zajmując się geometrią, będziemy robić to samo. Będziemy zastanawiać się, jak daną tezę solidnie, ponad wszelką wątpliwość, udowodnić. Czyli w nieco nowocześniejszy sposób będziemy robić to samo, co robił Euklides 2300 lat temu. Będziemy się trzymać żelaznej logiki. Nauczymy się wyciągać wnioski z różnych twierdzeń, aby mieć pewność, że gdy coś twierdzimy, potrafimy tego dowieść. To są prawdziwe fundamenty matematyki i zajmiemy się nimi. Arytmetyka to tylko liczenie. Teraz, gdy zajmiemy się geometrią Euklidesową, zrozumiecie, że prawdziwa matematyka to stawianie tez i wyciąganie z nich logicznych wniosków.